Hej, dziś opowiem o spożywaniu produktów zawierających gluten w chorobie Hashimoto, czyli spożywać czy unikać. Więc mam chorobę Hashimoto, ale nie choruję na celiakię, więc muszę unikać glutenu czy nie? Wiele środowisk naukowych uważa, że gluten to mit, jednak nadwrażliwość na gluten jest wedle nowych badań częstsza niż spodziewaliśmy się. I niekoniecznie wiąże się z inną chorobą autoimmunologiczną, na przykład celiakią. Otrzymało to miano nadwrażliwości na gluten, niezwiązanej z celiakią i może dotykać nawet 1 na 20 osób, a nawet więcej, chorujących na Hashimoto. Gluten jest białkiem występującym w pszenicy, jęczmieniu, życie czy orkiszu. Niektóre osoby mają również alergię na ten składnik, ale ta może z wiekiem przeminąć. Wielu dorosłych, którzy zmagają się z problemami układu pokarmowego, jak bóle brzucha, biegunki czy wzdęcia, odczuwają ulgę po przejściu na dietę bezglutenową. Jak wskazują badania skandynawskie, ponad 60% z nich odnosi korzyści takiej zmiany. Gluten związany jest również z ataksją, zaburzeniem ruchu oraz zaburzeniami nerwów odpowiedzialnych za unerwienie kończyn, co nazywane jest neuropatią obwodową, depresją oraz problemami ze skórą. Te objawy niezwiązane z układem pokarmowym są nawet częstsze u osób mających nadwrażliwość na gluten, niezwiązane z celiakią. Zwykle już po kilku tygodniach na diecie bezglutenowej objawy cofają się. Dlatego zachęcam, aby spróbować wykluczyć gluten z diety na jakiś okres, ale jeśli dobrze go tolerujesz, wcale nie musisz rezygnować z produktów zbożowych. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. To jeszcze bardziej zmotywuje mnie do nagrywania takich materiałów. Pozdrawiam serdecznie, Raflewski Team.